Siema. Różne osoby prosiły mnie o zebranie kawałków sesyjnych, które gramy we Wrocławiu, więc pomyślałem, że możemy się wspólnie jakichś nauczyć. Zacznijmy od setu Reel. To będzie Mother's Delight, Roscommon Reel i Bax of Oranmore. Thank you.
cały set. Zagramy sobie teraz powoli wszystkie melodie. Najpierw Mother's Delight. To jest dwuczęściowy reel w demol, właściwie w D doryckim. Czyli skala jest taka. Czyli mamy F i C dźwięki i H. Się zarówno C, jak i cis. Na przykład w tym fragmencie w trzecim takcie. Tu mamy cis. Ale tu już mamy C. Tu znowu cis. C, D, cis, D, C, A. I to pierwsza część, a druga część to w zasadzie są pasaże na demol i C-dur. Pasaże, czyli akordy rozłożone na pojedyncze dźwięki. Czyli mamy A, demol, to jest. To są dźwięki D, F, A, no i D oktawę wyżej, czyli mamy coś takiego. Aha, a C-dur to są dźwięki C, E, G, no i C oktawę wyżej. Czyli druga część. Demol, C-dur, znowu demol i ostatni takt, taka końcóweczka i znowu i dwa ostatnie takty drugiej części. Zagrałem go trochę inaczej, bo dwa ostatnie takty, tam była powtórzona fraza z tego drugiego, pierwsza fraza tego drugiego reela, czyli Roscommon reela, która brzmi tak. I w ostatnim takcie Mother's Delight, tego poprzedniego reela, zagrałem to samo, tylko kwintę niżej. Thank you.
ostatnia linijka Mother's Delight i połączenie z Roscommon Reelem będzie brzmiało tak. Widzicie, o co chodzi? To przejdźmy do tego drugiego teraz. Roscommon Reel jest w E doryckim, czyli ma takie dźwięki. E, Fis, G, A, H, Cis, D, no i E. Tu już nie ma żadnych niespodzianek w postaci jakichś wtrąconych dźwięków, więc wszystko jest w tej skali. I powoli, pierwsza część. Druga część od górnego E. I trzecia. To jest dosyć prosty reel, single reel właściwie, bo ma krótsze frazy, trzyczęściowy. Z ciekawych rzeczy to ta końcówka drugiej części, czyli ja ją gram zazwyczaj trochę inaczej, zagram wam drugą część w całości. Trzecią część dobrze jest zacząć od akordu G-dur, czyli zacząć ją grać w G-dur i skończyć w E-moll, bo wtedy można zrobić coś takiego, zamiast grać. Można zagrać. Czyli ten dwudźwięk, który gram na początku, to jest D i H. D kłóciłoby się z tym E-moll, który jest podstawowym w tej tonacji, więc lepiej zagrać G. Można zagrać w ogóle akord G-dur cały. Czyli dobra, ostatniego reela muszę sobie włączyć. I proszę, Bugs of Oranmore. Akurat tego reela się nauczyłem od mojego serdecznego kolegi dudziarza Adasia Sznabla. A on z kolei nauczył się go od jakiegoś innego dudziarza, bo dudziarze mają tak w zwyczaju uczyć się tunów od siebie nawzajem. I ta wersja, którą gram, jest bardzo zbliżona do tej dudziarskiej. Ten reel jest w D-dur, ale w żadnym miejscu, z tego co pamiętam, nie ma w nim dźwięku cis. Czyli tak naprawdę jest w sześciostopniowej skali. Coś takiego. I są pewne wariacje, które dosyć dobrze brzmią na dudach. Ja nauczyłem się od niego, więc tak gram. I jest jeszcze charakterystyczną rzeczą jest to, że ostatnia część, piąta część jest powtórzona na sam koniec i jest dodana taka końcówka.
zagrajmy sobie całość. Zaczyna się z przedtaktu. Czyli to A to jest raz. Raz, dwa, trzy, raz. Pamiętajcie, że ta piąta część jest powtórzona tylko za ostatnim razem. To tyle, jeśli chodzi o ten set. Zrobię Wam z niego nuty i udostępnię. Wyszedł z tego dość długi film, więc dajcie znać, czy cokolwiek takiego jest dla Was przydatne. Zachęcam Was do grania i ćwiczenia, do nauczenia się tego setu i do zagrania razem na sesji. Trzymajcie się.